oddech zapiera, jak jest pogrzeb w nocy. To jest po prostu coś pięknego, coś pięknego. Postawić lampy, lampiony. Ale ja to proponuję klientom, a ty zawsze ich odwodzisz od tego pomysłu. Nie, to nie jest tak. Jak ja umrę, ale możemy, przestań mi mówić, że ty umrzesz, do diabła jasnego. Tu chcesz przejmować firmę, a teraz jak ja umrę. Nie. Jak ktoś umrze z naszej rodziny, czego nikomu nie życzę, i wypuścimy czarne gołębie. I wypuścimy czarne gołębie, byleby nie zasrały tej trumny. A jak zasrają, to będziesz czyścić. Dobra. Następny. Masz jakieś pomysły? Nie, no to ci mówię, że... Nie, no każdy mój pomysł praktycznie negujesz. A jak już mam dobry, na przykład Telebiby, to mówisz, że to jest twój pomysł, bo ty już na niego padłaś dekadę temu. Po to cię wziąłam do firmy, żebyś myślała. Po to cię wziąłam do firmy, żebyś wymyślała. Remont dzięki komu? Pracownicy, ubrani, tak, wszyscy jednakowo, dzięki komu? No, nie, no, w tej firmie po prostu, każdy sukces. Ja tutaj przez 30 lat, to ja tylko tutaj leżę.